Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24 porządku dziennego, przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny, druk nr 915. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić 70. rocznicę wysiedleń z Zamojszczyzny, będących jednym z głównych aktów terroru hitlerowskich Niemiec wobec narodu polskiego. 70 lat temu, pod koniec listopada 1942 roku, hitlerowskie Niemcy, realizując zbrodniczy Generalplan Ost, zakładający wytępienie Słowian od Łaby po Ural, przystąpiły do rozpoczęcia drugiego głównego etapu wysiedleń z Zamojszczyzny. W wyniku realizacji tego zbrodniczego planu Zamojszczyzna miała stać się pierwszym obszarem osadniczym dla III Rzeszy Niemieckiej. Na terenie powiatów Biłgorajskiego, Chrubieszowskiego, Tomaszowskiego i Zamojskiego planowano utworzyć tzw. niemiecki okręg osiedleńczy. Podczas pierwszego próbnego etapu wysiedleń przeprowadzonego rok wcześniej, w dniach 6-25 listopada 1941 roku, wysiedlono z powiatu zamojskiego ponad 2000 mieszkańców z 7 wsi. Drugi etap akcji wysiedleń rozpoczęto w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Trwał on do 6 marca 1943 roku. Wysiedlenia kontynuowano ze szczególną intensywnością w dniach od 24 czerwca do 5 sierpnia 1943 roku podczas akcji pod kryptonimem Werwolf. W tym okresie wobec zorganizowanego zbrojnego oporu Polskiego Państwa Podziemnego przeprowadzono liczne krwawe pacyfikacje kolejnych 170 wsi. Łącznie na terenie Zamojszczyzny wysiedlono bądź spacyfikowano 297 wsi, usuwając z nich około 110 tysięcy Polaków. Wysiedlaną ludność po pobycie w obozach przejściowych w Zamościu i Zwierzyńcu wywożono na przymusowe roboty do Niemiec i do obozów koncentracyjnych. Szczególnie tragiczny był los około 30 tysięcy dzieci z Zamojszczyzny. Część z nich Niemcy wysłali do Rzeszy w celu germanizacji, część do obozów koncentracyjnych, gdzie kilka tysięcy z nich zginęło. Resztę wraz ze starcami rozmieszczono w powiatach garwolińskim, siedleckim, mińskim i sokołowskim. Dzieci przewożone w nieogrzewanych bydlęcych wagonach zamarzały podczas transportu do miejsca przeznaczenia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd i cześć wszystkim mieszkańcom Zamojszczyzny, którzy zginęli lub w jakikolwiek sposób ucierpieli podczas barbarzyńskich pacyfikacji i wysiedleń przeprowadzonych przez hitlerowskie Niemcy 70 lat temu, wyrażając jednocześnie uznanie dla wysiłku i odwagi wszystkich, którzy nieśli pomoc i ratunek mieszkańcom Zamojszczyzny w tych tragicznych dniach. Obecnie, gdy stosunki polsko-niemieckie znajdują się od wielu lat w stadium postępującego procesu porozumienia i pojednania, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić pamięć ponad 30 tysięcy dzieci Zamojszczyzny, które padły ofiarą hitlerowskich okupantów. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla zbrojnego czynu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, którzy w Powstaniu Zamojskim zbrojnie przeciwstawili się niemieckiej eksterminacji narodu polskiego. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie uczczenia 70. rocznicy wysiedleń z Zamojszczyzny.